siemka, siemka. Nadszedł ten smutny dzień, że trzeba założyć bluzę. Niestety, zawsze ubolewam nad tym, jak jest jesień i muszę zmienić odzież, bo uwielbiam chodzić w krótkim, a nie cierpię chodzić w długich. No, ale myślę, że wielu z Was tak ma. Nie wiem, czy zauważyliście w ogóle śmieszną tendencję, że jak jest jesień, to dużo łatwiej jest chodzić w krótkim, nawet przy niższych temperaturach niż wiosną. Czyli na przykład dzisiaj mamy 11, teraz aktualnie jest 7:47, jadę do sklepu, jest 11 stopni i zakładam spodenki krótkie do bluzy, gdzie jakby był kwiecień i byłoby 11, to raczej chodziłbym dalej w długich. Ale to taka ciekawostka. O czym dzisiejszy odcinek? Pomyślałem, że może dzisiaj zrobię coś nie amerykańskiego, bardziej polskiego. I tak sobie pomyślałem o schabowym, ale schabowy brzmi dla mnie totalnie mega nudno. Dlatego pomyślałem, że może ulepszę go w jakiś sposób i zrobię bardziej interesujące, tak żeby Was zaciekawiło. Bardziej interesujące, żeby nie było jakby... Wyobrażam sobie Was klikających w napis kotlet schabowy by Adi Fox i Fox gotuje w kotlet schabowy, to brzmi tak żenująco, że nawet ja, gdybym był moim bratem bliźniakiem, którego bym kochał, jak nie wiem co, to i tak bym w ten link nie kliknął i nie oglądałbym tego po prostu. Dlatego myślę, że zaraz coś wykminię. Mam pewien pomysł i w tym celu jadę do marketu. Zrobimy wersję fancy schabowego. W tym celu będziemy potrzebowali przede wszystkim ładnego talerza. Takiego mega fajnego, matowego, na przykład czarnego. Żeby to było ładnie podane. Nie mam takiego talerza, bo nie potrzebowałem do tej pory zbytnio. Mam jakiś taki szary. Ale ogólnie takiego typowo chef's plate, takiego z takiej, powiedziałbym, restauracji Michelin fancy, stylistycznie, wiecie, o co mi chodzi. Nie mam takich, bo nigdy nie potrzebowałem. Więc zaczniemy od wizyty w markecie, w tym przypadku Lidl, bo on, no wiecie dlaczego, bo lubię tam jeździć, mam najbliżej. I zrobimy pewne zakupy. Ziemniaki zamienimy na kalafiora. Schabowego zrobimy z kością, jeżeli go takiego dostanę. Jak nie, to będę musiał podjechać do mięsnego. Będzie schabowy z kością. Nie będę panierował go, bo jakby no, zrobię go bardziej, żeby wyglądał fajnie, a w panierce to nie do końca pasuje do tego konceptu. Zrobimy też mizerię, no bo jak bez mizerii schabowy. Mam na nią pomysł. Na razie nie chcę mówić dokładnie jaki, bo zazwyczaj tak jest. Wy tego po montażu nie widzicie, ale często jest tak, że ja coś wymyślę, zapowiem to w nagraniu. Potem mi to wyszło inaczej, musiałem to przerobić. Finalnie coś innego wyszło i ja potem tą zapowiedź wycinam i tak. Więc nie będę teraz zapowiadał, co dokładnie zrobię z mizerią, bo jeszcze nie wiem dokładnie, co z nią zrobię. W sensie wiem, co zrobię, ale mam kilka znaków zapytania jeszcze, czy mi to wyjdzie, bo nie próbowałem jeszcze takich wariantów, więc w trakcie po prostu robienia się okaże, czy miałem rację i czy dobrze to wymyśliłem. Także to będzie taki eksperyment. Bo sam podstawowa forma tej mizerii, którą chcę zrobić, wyjdzie na pewno, bo tu nie mamy wątpliwości, bo to jest mega proste. Mimo tego, że będzie wyglądało zajebiście fancy. Ale ciąg dalszy po prostu chcę to trochę usprawnić i mam pewne pomysły, jakby bazując na doświadczeniu z koktajlami, że powinno to wyjść, więc zobaczymy. Tymczasem jesteśmy w Lidlu, idziemy zobaczyć, czy wszystkie składniki będą. Jeszcze zapomniałem dodać, że to będzie fancy, ale po kosztach, w sensie żeby nie wydać dużo kasy. Nie będę liczył dokładnie, powiem Wam tylko bazowo, ile kosztował kalafior, ile kosztowało mięso i ile kosztowało zrobienie tych ogórków. Także wiecie, że ja nie jestem od kuchni ekonomicznej i tak dalej, od tego są inne kanały. Ja jestem bardziej od zabawy z jedzeniem i to, tak to powinno pozostać. Byłem w Lidlu. Zacząłem od marketów, w sumie niepotrzebnie, bo tak naprawdę najprościej kupić warzywa w warzywniaku. Takie pewne. W każdym razie byłem w Lidlu, bo chciałem kupić wszystko naraz, żeby też Wam było łatwiej, jak będziecie planowali. I w Lidlu nie było kalafiora. W sumie to mnie nie dziwi, bo rzadko go widzę. Ostatnio kupowałem 2 tygodnie temu i teraz go w ogóle nie widziałem. Schabu nie widziałem tego, który chcę, bo potrzebuję schabu z kością. Schab z kością, dlatego że chcę go zrobić bez panierki. Jako że bez panierki będzie smażony z kością, będzie wyglądał trochę jak taki tomahawk wołowy. Wiecie, o co chodzi, nie? Albo jak cielęce, jagnięce. Teoretycznie nadal to jest schabowy. A praktycznie jest to no, inna wariacja, można powiedzieć, troszkę coś innego. I mogą się niektórzy z nie zgodzić ze mną, że to jest schabowy nadal.
W każdym razie nie było tego w Lidlu, więc pojechałem do Carrefoura. W Carrefourze przy okazji sprawdziłem, czy jest kalafior, też go nie było, więc, ale zobaczyłem, czy jest schab, czy jest schab z kością. Nie ma oczywiście schabu z kością. Pojechałem do Auchan, w międzyczasie zajeżdżając do takiego dużej hurtowni mięsnej, Publimar, tutaj w Lublinie, i też nie mieli schabu z kością. I stwierdziłem, że jak oni nie mają schabu z kością, no to znaczy, że raczej będą kłopoty w dostępności, skoro duża hurtownia nie ma. To znaczy, że tego nikt nie kupuje dzisiaj po prostu, najzwyczajniej w świecie, i będzie problem. Potem pojechałem do Auchan. W Auchan zobaczyłem, że kalafior jest w tak agonalnym stanie i tak mały, i za piątaka chyba, że stwierdziłem, że nie będę tego brał. Też nie było schabu z kością kolejny raz. Jakby już nawet się nie łudziłem. Więc postanowiłem jeszcze spróbować w dwóch lokalnych mięsnych obok, których też nie było, i pani mnie tylko twierdziła, że nie będzie nigdzie raczej, bo to jest raczej takie na zamówienie rzeczy. A potem stwierdziłem, że zadzwonię do Makro i po prostu zapytam, jak wygląda sprawa w Makro. Domyśliłem się, że w Makro raczej będzie, bo Makro jest takim sklepem, gdzie takie rzeczy zazwyczaj są, jakby nie patrzeć, więc no, pan powiedział, że są, i to nawet pokrojone na porcje, dlatego udam się teraz do Makro, ale jak widzicie, parkuję, bo jestem jeszcze pod Biedronką. Ja nie jestem zbyt częstym bywalcem Biedry, dlatego nie wiem, czy są, bo w Lidlu wiedziałem, że raczej nie będzie, bo nigdy nie widziałem. Ale w Biedrze, kurde, wpisałem w Google schab bez kości, gdzie kupić, i wyskoczyła Biedronka, więc nie szkodzi sprawdzić. Za chwilę update. Szybko z telefonu. Update. W Biedronce niestety nie było schabu z kością, tak jak się spodziewałem, chociaż jak mi wyskoczyło w Google, to tak, miałem jakiś taki cień nadziei, że może jednak jakimś cudem sprzedają. W każdym razie nie było. Była jakaś cielęcina, co wyglądało dziwnie. W każdym razie to nie było to. Zajechałem do Makro. Makro elegancko jest, więc należy się cieszyć. I jeśli chodzi o powtarzalność mojego dzisiejszego przepisu, no to będziecie musieli się wybrać do Makro albo do Selgrosu. Do Selgrosu podejrzewam, że w Selgrosie też będzie, nie mam pewności, ale obstawiam, że tak, bo między zwyczaj mają bardzo podobny asortyment. A Selgros jest tak, na tyle ma przewagę, że możecie sobie założyć kartę, nie mając firmy. Polecam sprawdzić Selgros. Jak widzicie, w Makro się udało. Przy okazji kupiłem coś, co się na dzisiaj przyda. Wspomniało mi się najważniejszym, czyli dalej tego talerza. I teraz się udam do Olympus z powrotem, w którym jest sklep o nazwie, nie wiem jak się nazwą to czyta dokładnie, Villeroy, coś tam, przez V, takie niebieskie logo, co robią takie talerze premium. Zobaczymy, czy tam coś fajnego go znajdę. Jak nie znajdę tam nic sensownego, to jeszcze się przejadę do Ikei, ewentualnie może w Ikei coś wyrzeźbię na szybko, bo fajne rzeczy widziałem na przykład w H&M-ie Home i w Black Red White bodajże, ale Black Red White mam tak daleko, z 10 km stąd, i nie ma pewności, że mają od ręki, a tam jest jeszcze bardzo dużo korków zawsze jak się jedzie, bo to jest taka dziwna lokalizacja, więc generalnie tam się nie dostanę za bardzo teraz, nie mam jak, więc pozostaje mi ta Ikea albo właśnie ten Villeroy coś tam, a z kolei H&M ma na sklepie online fajne rzeczy, ale niestety na sklepie stacjonarnym ich nie ma, więc dupa. Także zaraz update z sklepu Villeroy. No, dokończycie sobie. No i jak się okazało, w Villeroy Bosch, jak nie wiem jak to się czyta, nie chcę kaleczyć, trafiłem taki zajebisty czarny talerz matowy, i co prawda jest, kosztuje parę złotych, nie wiem czy widać dokładnie, 115 zł, więc no na bogato, ale jest to jakby nie patrzeć, widać, że niemiecka porcelana, widać, że to jest pro, naprawdę fajnie zrobione. Raczej będzie dużo trwalsze niż te chińskie i tak dalej, różne cuda z Ikei czy z innych isków. Zobaczymy zresztą z czasem, jak będę nagrywał, będę wam mówił, czy to warte było zakupu, czy nie było warte. Także mamy talerz i działamy dalej. Tak jak wspominałem, wracając do przepisu, będziemy potrzebowali bazowo trzech tak jakby głównych składników, czyli na pire będzie kalafior w zamiast ziemniaków w tej wersji schabowego. Zamiast mizerii zrobimy mizerię, ale inaczej, z ogórków, zaraz zobaczycie jak. No i tutaj to, co tak szukałem, schab bez kości, wieprzowy. Myślę, że zapowiada ciekawy odcinek. Przy okazji przypominam o zapisie na nóż. Z takich szczegółów na razie nie mogę zdradzić więcej, niż nóż będzie w stylu na Kiri i będzie miał 7 cali. Więc taki sporawy. Czekamy na prototyp nadal.
trochę to trwa niestety. I jak tylko będzie do pokazania, od razu Wam zaprezentuję go, żebyście wiedzieli, na co czekacie tak naprawdę. Także przypominam, lista pierwszeństwa na dole, bo będzie ich limitowana ilość. Także wracamy do przepisu. Po prostu polecimy po kolei każdy ze składników. Mięso zostawię na końcu, bo wiadomo, najlepiej, żeby było od razu świeżutko. No i potem to fajnie podamy. Także lecimy z tematem. Okej, zaczynamy od mizerii. Kroimy ogórki w kawałki. Będą blendowane, więc wielkość nie ma znaczenia. W międzyczasie olej spożywczy, na przykład rzepakowy, wlewamy do szklanki, zostawiamy w zamrażarce na jakieś 40 minut, aby mocno schłodzić. Ogórek do blendera, blendujemy. Dodajemy szalotkę oraz sok z cytryny i trochę soli. Jeżeli lubicie mocniej doprawioną, dodajcie więcej. Odcedzamy przez sitko, chodzi o to, aby został sam płyn. Najlepiej użyć większego sitka, będzie szybciej. Ważymy sok. U mnie było 387 gramów, więc dodaję około 4 gramów agaru, około grama na 100 ml. Do garnka 1/3 płynu oraz agar. Zagotowujemy, wyłączamy, mieszamy dokładnie. Dolewamy zimną część płynu i mieszamy dokładnie. Przelewamy do szklanki, wyciągamy szklankę z olejem, szykujemy szklankę z wodą. Przy pomocy pipety, strzykawki lub słomki zrzucamy krople do oleju. Wymaga to trochę wprawy lub specjalnej strzykawki, która jest droga, ale po kilku podejściach powinno Wam wyjść. Kiedy kulki opadną na dno, delikatnie odcedzamy je przez sitko. Potem płuczemy w wodzie i znowu odcedzamy. I proszę bardzo, właśnie zrobiłeś fancy mizerię na gwiazdkę Michelin. Pora na purée z kalafiora. Wycinamy z niego środek. Następnie kroimy go najdrobniej jak możemy. Im drobniejszy, tym szybciej się ugotuje. Im szybciej się ugotuje, tym mniej smaku straci. Teraz dolewamy mleka, może być na oko, chodzi o to, aby było w czym ugotować kalafior. Sól i pieprz do smaku, możecie też dodać gałkę muszkatołową. Doprowadzamy do wrzenia, przykrywamy i wyłączamy ogień, zostawiamy na 10 minut. Zlewamy nadmiar mleka, pozostały kalafior i trochę mleka do blendera. Teraz dodajemy masło, dzięki niemu będzie dużo bardziej kremowe. Jeśli brakuje soli, dodajemy. I proszę bardzo, proste i fancy, purée z kalafiora. Pora na schabowego z kością. Tłustą część możecie ponacinać, fajnie się usmaży. Pora na przyprawy. Oliwa, trochę świeżego rozmarynu, parę ząbków czosnku. Siekamy. Dodajemy sól i pieprz. Obtaczamy. Na patelnię możecie dać trochę oleju. Ja użyłem tłuszczu z guanciale, bo akurat miałem pod ręką. Patelnia najlepiej żeliwna, dużo tłuszczu. Kładziemy mięso, dodajemy przyprawy. 3 minuty z jednej strony. Odwracamy. Polewamy go tłuszczem. Po około 2 minutach smażymy rand. Jeśli nacinaliście wcześniej rand, polecam go najpierw usmażyć, będzie lepiej wyglądał. Dodatkowa minuta na patelni z obu stron i schab gotowy. Dekorujemy talerz, w tym przypadku kakao. Ostrożnie kładziemy purée i przy pomocy czegoś płaskiego, delikatnie, ale pewnym ruchem rozprowadzamy po talerzu. Układamy mięso, dokładamy mizerię. I oto on, najbardziej nietypowy schabowy, jakiego jadłeś. No dobra, to spróbujmy. Mam tu nawet takie czarne sztućce, żeby było bardziej fancy. Może sobie najpierw spróbuję pojedynczo cukrowego. Bardzo fajne. Kremowe, niezasłone, słodkawe. Troszeczkę się leją, musiałbym popracować dlaczego. Mizeria bardzo świeża. Teraz jest bardziej kwaskowa, mam wrażenie, niż jak zrobiłem. Ale jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, można więcej soli troszkę dać i jeszcze soku. Będzie bardziej, zależy jak jesteście przyzwyczajeni. Zobaczmy jak mięso. Mięsko przeciągnięte lekko. Ale ogólnie bardzo fajne. Tak sobie wyobrażałem fancy wersję schabowego.
pokażę, jak to wygląda. Tu mięciutkie jest w środku. Jeżeli lubicie bardziej różowe, to musicie minimalnie krócej, ale jak widzicie, jest fajnie soczyste. Zastanawiam się jeszcze, jak można byłoby tą mizerię ulepszyć. Dodałbym chyba szpinaku. Po pierwsze dałoby więcej koloru, po drugie dodatkowo podbiłoby jeszcze smak. I można dać więcej cebuli, bo jej prawie nie wyczuwam. Aczkolwiek jest ten pierwiastek mizerii, bardzo świeża jest. Więc mówię, można by ją mocniej doprawić, zanim się formuje kulki. Przypominam o liście w opisie. Do zobaczyska. Siema.